Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku skupię się na trzech polskich poetach, których zalicza się do takiej grupy poetów wyklętych, również nazywanych kaskaderami literatury. Skąd takie pojęcie? Czym zajmuje się kaskader? No więc wszyscy o tym doskonale wiemy, że kaskader w filmach najczęściej wykonuje bardzo ryzykowne działania, na które na przykład aktor nie mógłby sobie pozwolić, bo groziłoby to jakimś trwałym uszczerbkiem na zdrowiu albo nawet utratą życia. Kaskaderzy więc decydują się na to, na co inni zdecydować by się nie mogli, a już na pewno nie zrobiliby tego bez odpowiedniego przeszkolenia. No i też kaskader musi mieć świadomość tego, że bardzo dużo ryzykuje, bo często, jak wiecie, na planach filmowych kaskaderzy rzeczywiście płacą zdrowiem albo ich życiem za swoje wyczyny. Natomiast na pewno tych poetów nie określa się tak dlatego, że wykonywali jakieś skomplikowane kaskaderskie, prawda, układy w jakichś filmach, tylko dlatego, że poezja, którą tworzyli, utwory, które pisali, wykraczały daleko poza pewne granice i normy. Na pewno wykraczały poza przyjęte normy takiej, powiedziałabym, ogólnej moralności. Na pewno były to utwory często skandalizujące, często trudne, równie czasami trudne i skomplikowane, jak życie naszych poetów, naznaczone tajemniczą bądź samobójczą śmiercią, a także przed tą śmiercią bardzo trudnym, bolesnym, a niekiedy i właśnie skandalizującym trybem życia. Poeci, o których będę mówić, zmarli młodo. To też pomogło w utworzeniu wokół ich postaci pewnej legendy. No i tak jak powiedziałam, ich utwory są specyficzne, bo naruszają często tematy tabu, naruszają często pewne trudne wzorce i język, który był w nich używany, niekiedy też może się czytelnikowi wydać szokujący, czy też obrazy, metafory albo zestawienia. Krótko mówiąc, to są poeci, którzy dużo ryzykowali. A co na przykład ryzykowali? No, chociażby to, że w czasach, w których żyli, ich utwory nie cieszyły się zbytnią popularnością, a wręcz przeciwnie, byli oni za to, co pisali, często krytykowani. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszym autorem zaliczanym właśnie w poczet tych kaskaderów literatury, tych poetów wyklętych, w naszym przypadku jest urodzony w 1932 roku Andrzej Bursa. Andrzej Bursa, proszę Państwa, mając 20 lat, ożenił się ze swoją ukochaną. Pracował w dzienniku regionalnym, w mieście, z którym był związany całe życie, czyli w Krakowie. No i też, proszę Państwa, te jego wiersze, jakby w czasach, w których one powstawały, nosiły często miano skandalizujących. Andrzej Bursa zmarł bardzo młodo, bo mając zaledwie 25 lat, ta śmierć była owiana ogromną tajemnicą. Sugerowano nawet, że było to samobójstwo. Do dzisiaj tak naprawdę nic nie jest w tej sprawie jasne, chociaż pojawiają się głosy, że przyczyną śmierci Bursy w tak młodym wieku, człowieka skłóconego z życiem, niepogodzonego z pewnymi faktami, była po prostu wrodzona wada aorty, czyli krótko mówiąc, no zmarł z przyczyn w pewnym sensie naturalnych. Niemniej jednak legenda wokół tego młodego człowieka narosła. A dlaczego jego utwory były często określane mianem skandalizujących? No to weźmy sobie, proszę Państwa, jeden z jego bardzo słynnych wierszy zatytułowany Poeta. Zanim go Wam przeczytam, to myślę, że warto zwrócić Waszą uwagę na ten motyw, który pojawiał się już w naszej literaturze wcześniej. Zobaczcie, jak na przykład poetę czy rolę poety postrzegali twórcy romantyczni. Poeta był artystą, który był wielką indywidualnością o bardzo głębokiej wrażliwości i poprzez swoje wybitne uzdolnienia wyrastał ponad przeciętność. Poecie w romantyzmie przypisywano też zdolności przywódcze. Miał bowiem stać na czele narodu. W okresie młodej Polski poetę określano na przykład w manifeście Konfiteor Stanisława Przybyszewskiego jako kapłana sztuki, a więc kogoś,
kto też jest niejako istotą obdarzoną szczególnymi talentami, możliwościami i wrażliwością. A zobaczcie, jak poetę przedstawia, nawiązując zresztą do trzeciej części Dziadów Andrzej Bursa. Poeta. Poeta cierpi za miliony od 10 do 13.20. O 11.10 uwiera go pęcherz. Wychodzi, rozpina rozporek, zapina rozporek, wraca, chrzącha i apiać. Cierpi za miliony. Obrazoburcze, prawda? Zestawienie słynnego, romantycznego tekstu Konrada z trzeciej części Dziadów z tak wstydliwą, powiedzielibyśmy nawet, fizjologiczną czynnością. Skandalizujące. Edward Stachura, o pseudonimie Stet, to człowiek wybitny. Poeta, pieśniarz, pisarz. Urodzony na emigracji, bo jego rodzice wyemigrowali we Francji, razem z rodziną powrócił do Polski 3 lata po zakończeniu II wojny światowej. Wiersze zaczął pisać, mając 17 lat. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę stało się przyczyną jego wielkiego psychicznego cierpienia. Mówi się o pewnego rodzaju zaburzeniach natury psychicznej. W każdym razie Edward Stachura nie miał tak wcale łatwego startu. Mimo że jego pierwszy debiutancki tomik przyjął się rzeczywiście bardzo dobrze, krytyka się o nim wyrażała bardzo dobrze, to jednak muszą Państwo mieć świadomość, że kiedy pod koniec lat 50. rozpoczął studia na KUL-u, zaczął studiować filologię romańską, to był tak biednym człowiekiem, że pogłoski mówią, już nawet musiał sypiać na dworcu i pożyczać pieniądze na jedzenie. Po pozytywnie zaliczonym roku przeniósł się na studia na Uniwersytet Warszawski, ale ukończenie ich też przysparzało mu sporo trudności, bo tytuł magistra zdobył dopiero w wieku 28 lat. 4 lata później, proszę Państwa, wyjechał również na studia do Meksyku, aby tam studiować literaturę. W ogóle pasją Stachury były podróże. On bardzo dużo miejsc odwiedził, jak na tamte czasy, czasy głębokiej komuny. Można powiedzieć, że była to wyjątkowa sytuacja. Stachura, podróżując, zwiedził regiony byłej Jugosławii, Syrii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, no Meksyku, jak się zapewne domyślacie. Był też raz, moi drodzy, raz w Bieszczadach. Ale ze względu na jego utwór Siekierezada, no i tą wycieczkę do Bieszczad, to jakoś tak w zbiorowej świadomości Stet połączył się z tymi Bieszczadami, stał się człowiekiem Bieszczad. I dzisiaj, i kiedyś, i dzisiaj odbywają się właśnie w Bieszczadach Stachuriady, właśnie na bazie tej takiej, powiedziałabym, nieco fantastycznej legendy. No tak jak mówię, Stachura w Bieszczadach był w życiu raz. Nie układało mu się to życie osobiste. On miał skłonności samobójcze. Był człowiekiem no, ogromnej, głębokiej wrażliwości. Może dlatego nie potrafił sobie nigdzie zagrzeć miejsca. Stale zmieniał właśnie te miejsca pobytu. Pod koniec lat 70. najpierw próbował odebrać sobie życie, rzucając się o 6.30 pod elektrowóz. Niestety stracił wtedy palce, 4 palce u ręki, przez co później nie mógł grać na gitarze, chociaż bardzo to kochał. Skutecznie odebrał sobie życie w lipcu 1979 roku we własnym domu. Jest to historia wstrząsająca, proszę Państwa, bo nabrał się bardzo wielu leków, próbował sobie podciąć żyły, ostatecznie zmarł poprzez powieszenie, po prostu poprzez uduszenie. Z tamtego trudnego momentu, z momentu wręcz szokująco trudnego, pochodzi wiersz List do pozostałych, którego niejako ostatnie zdania, ostatnie wersy sugerują już, są bardzo niewyraźne. Wiersz ten został znaleziony właściwie przy martwym poecie, stąd jakby takie zrozumienie, że pisał go właśnie w tym momencie odbierania sobie życia. Wiersz przepiękny, ale też bardzo trudny. Dlaczego Edwarda Stachurę zalicza się do tych kaskaderów literatury polskiej? Jego wiersze były inne, były takie jak on. On w zasadzie pisał dokładnie tak, jak żył.
Zresztą nie tylko wiersze, jego utwory były oryginalne, daleko wybiegające poza swoje czasy. Było w nich też sporo takiej dozy buntu. Natomiast ja bym chciała tutaj w szczególności zwrócić Waszą uwagę na jeden z jego wierszy, który odwołuje się do pewnego stale obecnego w literaturze, bo już od czasów starożytnych, motywu wędrówki. Wiersz nosi tytuł Wędrówką jest życie człowieka i możecie go oczywiście znaleźć w internecie i przeczytać. Ja bym jednak chciała tutaj zwrócić uwagę na pewne aspekty tego utworu. Wędrówką jedną życie jest człowieka, co sugeruje, że tak naprawdę każdy z nas jest na jakiejś drodze, do kogoś zmierza. Nie wiadomo, czy ta wędrówka za chwilę się nie zakończy gdzieś za rogiem, nie będzie czyhać na nas jakieś niebezpieczeństwo, czy też będzie trwała kolejne kilkadziesiąt lat. Ważne jest jednak, żeby iść, żeby się nie poddawać, żeby w ten sposób żyć prawdziwie. Mamy również w tym wierszu metaforę chmury, która wznosi się i opada. A przecież tak naprawdę jest też i z naszym życiem. W wielu wypadkach wznosimy się na jego fali, a niekiedy opadamy. Jednak każdą naszą egzystencję czeka dokładnie ten sam los. Chmura pewnie zostanie rozwiana przez wiatr. Natomiast nasze życie też pewnego dnia dobiegnie końca, rozwiejemy się, staniemy się właśnie takim wspomnieniem. Tutaj wcale nie chodzi o to, żeby wyrazić jakiś smutek, nostalgię za tymi utraconymi chwilami, ale żeby pokazać, że ważne jest to, aby iść. Tutaj powtórzenia, nawoływania do tej wędrówki mają szczególne znaczenie, proszę Państwa. Dlaczego ważne jest, aby iść, aby powstawać, aby ciągle się nie poddawać? Bo tylko to gwarantuje nam prawdziwe życie. Andrzej Bursa miał 25 lat, kiedy zmarł w tragicznych okolicznościach. Edward Stachura niewiele, ponad 41 lat. Kolejny z kaskaderów literatury, poeta wyklęty, to Rafał Wojaczek, który zakończył życie w wieku 26 lat. Urodził się w Mikołowie w 1945 roku, zmarł w 1971 we Wrocławiu na skutek właśnie udanej niestety próby samobójczej. Z początku nic nie zapowiadało tego tragicznego życia. Rafał Wojaczek należał do harcerstwa, interesował się żeglugą, ale pewne problemy takiej natury psychologicznej miał już wtedy, bowiem bardzo trudno było mu ukończyć szkołę. Maturę ostatecznie zdał w liceum wieczorowym. Przez krótki czas również studiował filologię polską. Niemniej jego życie nie układało się dokładnie tak, jakby sobie życzył. Zaliczył m.in. epizod w szpitalu psychiatrycznym, w którym poznał pewną atrakcyjną pielęgniarkę, z którą się później ożenił i miał córkę o imieniu Dagmara. Nie chciałabym tutaj Was okłamać, nie jestem pewna tej informacji, aczkolwiek podobno on tej córki nigdy nie widział, bo para się rozstała też w niezbyt korzystnych okolicznościach. A dlaczego, proszę Państwa, to życie było naznaczone takim bólem i takim dramatem? Rafał Wojaczek niestety cierpiał nie tylko z powodu takiego skłócenia się z życiem. On niestety był w bardzo dużym stopniu zanurzony w alkoholizmie. Zasadniczo alkohol wypełniał prawie całe jego życie. Mówi się nawet o takiej anegdocie, w której, że tak powiem, wrócił oknem do lokalu, z którego wyrzucono go siłą przez drzwi. Na ile w tym wszystkim jest prawdy, nie wiemy. Na pewno jednak Rafał Wojaczek od tego alkoholu nie stronił, wręcz przeciwnie. W jego życiu było dużo skandali obyczajowych. No i ostatecznie, tak jak powiedziałam na początku tej wypowiedzi, Wojaczek zakończył życie mając 26 lat, popełniając właściwie samobójstwo. Był to poeta wysoce skandalizujący. Jego teksty szokowały niekiedy. Dzisiaj może one dla nas nie są takie jakieś szczególnie trudne w odbiorze. Proszę jednak pamiętać, że to są lata 60., początek lat 70. Poeta, który w swoich wypowiedziach jest bardzo bezpośredni, nie brakuje też w jego utworach takich elementów erotycznych, no to cóż, wzbudza, prawda, mieszane uczucia w wielu środowiskach, tym bardziej, że jego życie jest raczej życiem niezbyt godnym naśladowania, nie będącym wzorcem dla młodzieży już na pewno.
Utwory Rafała Wojaczka nagrała, przedstawiła w takiej aranżacji muzycznej grupa Gramatyka. Polecam szczerze, jeżeli będziecie mieli okazję wysłuchać. Bardzo dobra muzyka, a przy okazji też wiersze zyskują ciekawą oprawę. Ja pozwolę sobie dzisiaj przeczytać jeden z nich, zaczynający się incipitem Dla Ciebie pisze miłość, a to dlatego, że ze wszystkich wierszy Rafała Wojaczka ten lubię najbardziej. Dla Ciebie piszę miłość. Ja bez nazwiska, zwierzę bezsenne. Piszę przerażony sam wobec Ciebie, której na imię być. Ja mięso modlitwy, której Ty jesteś ptakiem. Z warg spływa kropla alkoholu. W niej wszystkie słońca i gwiazdy. Jedyne słońce tej pory. Z warg spływa kropla krwi. I gdzie twój język, który by koił ból, wynikły z przegryzionego słowa kocham. Niecodzienny wiersz o miłości. I z tą myślą was pozostawiam, bo generalnie moja lekcja miała na celu uświadomienie wam, że tacy poeci w polskiej literaturze istnieli i też warto powoływać się na nich, na ich teksty w czasie pisania rozprawek. Bo to byli wielcy buntownicy, ludzie, którzy do swoich czasów nie przystawali, którzy swoim życiem również udowadniali, że nic nie jest takie oczywiste, czarno-białe i proste. Ludzie, którzy pisali tak, jak żyli, a którzy przez współczesnych sobie nie byli odpowiednio doceniani. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.